wszystkim, tu Jujka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj mam dla Was story time. Ostatnio mama zaczęła podsyłać mi moje zdjęcia na maila z 2008 roku, 2007, 2006, naprawdę masy fajnych, śmiesznych zdjęć. I stwierdziłam, że chciałabym się tymi zdjęciami z Wami podzielić, dlatego że dodałam jedno na Instagram, a wy do mnie: Julka, musisz nam pokazać więcej, pokaż nam wszystkie swoje zdjęcia, jak byłaś młodsza, że to takie fajne, że kiedyś nastolatki były takie, wiecie, beztroskie trochę, a więc stwierdziłam, że dobra, czemu nie, mam te zdjęcia. A więc stwierdziłam, że to będzie taki fajny filmik, aby pokazać Wam taką nawet moją reakcję na te zdjęcia, bo wydaje mi się, że za każdym razem, jak je widzę, to mam tą samą reakcję i możemy po prostu pośmiać się razem. Więc zaczynamy od zdjęcia numer 1. W ogóle czuję się, jakbym się kompromitowała w internecie bardziej niż się kiedykolwiek skompromitowałam, ale nieważne. Zdjęcia będą Wam się wyświetlać tutaj, więc to dla mnie najłatwiejsze. Słuchajcie, zdjęcie numer 1 zostało zrobione w 2008 roku. Było to 23 marca i była za bluzka, było widać mi pół brzucha, z tyłu, jak widzicie, takiego małego dzieciaczka. To jest Agniesia, dlatego że na tych wszystkich zdjęciach zobaczycie taką miniaturkę Agniesi, po prostu mini Agniesi. I to było u nas w kuchni. I ta grzywka to była najgorsza rzecz, jaką ja sobie mogłam zrobić. Ale z tego, co ja wiem, to ja wtedy byłam strasznie uparta na grzywkę i cały czas chciałam mieć grzywkę. I jak mi choć trochę odrastała, to ją ścinałam, dlatego że ja miałam bardzo wysypane czoło. Miałam masę krost, po prostu masę, nie wyobraźcie sobie. Miałam bardzo wysypane czoło i ja obcięłam sobie tą grzywkę, dlatego że nie chciałam, aby, wiecie, ludzie się ze mnie śmiali, bo wtedy to tak, nie tak jak teraz, że po prostu się człowiek pomalował. Ja miałam wtedy 14 lat i ja nie wiedziałam, co to jest makijaż, znaczy wiedziałam, że takie coś jest, ale nie malowałam się w ogóle nie istniało coś takiego, a więc po prostu miałam ściętą grzywkę i zawsze miałam taką grzywkę i tą opaskę, takie były elastyczne opaski. Boże, jak teraz o tym myślę, to jak ja się mogłam w ogóle tak ubrać? No ale tu, na tym zdjęciu udaję, że latam, ale zawsze miałam ogromny uśmiech na tych wszystkich zdjęciach. Dalej, na kolejnym zdjęciu jest Agniesia, która wygląda jak jakieś biedne dziecko. To jest tego samego dnia, słuchajcie. Agniesia, kręcone włoski, ona wtedy miała 2 latka, niecałe, dlatego że 2 latka kończyła w maju. I wtedy się czymś bawiłyśmy, a Aga miała buty mojego taty i to było u nas w korytarzu. Następnie jest to zdjęcie, które już wszyscy widzieliście, było to zdjęcie na moim Instagramie. Jest tak pozytywne i bije od niego taka pozytywna energia, wydaje mi się, że stwierdziłam, że muszę tym zdjęciem podzielić, dodać je teraz, po tylu latach na mojej social media, żeby Wam pokazać, że od zawsze się uśmiecham z Wami. Dalej mamy, słuchajcie, zdjęcie, to jest mój brat i Agniesia i ja nie mogę uwierzyć, że tyle kiedyś było śniegu w Polsce i tak mi się czasami tęskni za śniegiem, chciałabym, aby było go chociaż troszkę tutaj, a niestety pod Paryżem ze śniegiem jest dosyć ciężko. Jak się chce śnieg, to trzeba jechać w Alpy, ale to zdjęcie jest mega fajne, dlatego że pamiętam, że tej zimy była masa śniegu i oni się wdrapywali wtedy na te śniegi i zjeżdżali na sankach z Nivei, bo wtedy Niveika dała nam te sanki, jak rodzice mieli jeszcze firmę. Później mamy kolejne zdjęcia, które mama wysłała i podpisała je wszystkie hi hi hi, a więc pewnie są śmieszne. Oczywiście ja i moja grzywka i zaczęły się, to był taki okres, kiedy zaczęłam robić selfie, tak? Bo kiedyś to nie było coś takiego, że się robiło selfie, tylko, wiecie, po prostu robiliście sobie zdjęcia, nie było przecież przednich aparatów, a więc się robiło tyłem. No i to było nad jeziorem, ale to zdjęcie jeszcze nie jest tragiczne, ale jak możecie zobaczyć, nawet tutaj na dekolcie mam krostę, a więc ja naprawdę wtedy miałam spory problem z tymi wypryskami. Dalej jest Julka, która założyła sobie liścia na głowę. Ja nie wiem, czemu mi się kiedyś wydawało, że to jest zabawne. I oczywiście na ręku są bransoletki. Nie wiem, czy wy też jak byliście młodsi, nie wiem, jaka tutaj epoka jest. Ale raczej to takie, do takiej mojej epoki, słuchajcie, że robiło się własnoręcznie te bransoletki na takich patykach, znaczy nie patykach, na takich plantekach mini i po prostu obwijało się, zamieniało się kolory, jak chcieliście robić z imionami czy ze ślaczkami. U nas to było mega modne. To się robiło z takiej małej włóczki, robiło się te bransoletki. Te, które mam na ręku, to było mega popularne u nas i wszyscy to robili. No dalej jestem ja w moich różowych okularach, które jeszcze chyba leżą gdzieś w mojej szatce w Polsce. A więc pamiętam, że wtedy była taka moda, ja miałam takie różowe i to było takie cool, słuchajcie, że ja miałam takie różowe, wielkie okulary, w ogóle nie dopasowane do kształtu mojej twarzy. Pamiętam, że była jakaś dziewczyna w szkole, która miała takie zielone, a więc wiecie, to były wtedy takie coole, takie fajne. A teraz w życiu bym tego nie ubrałam. A dalej macie małą Agniesię, która zjadła za dużo jajek. Zobaczcie, jak to dziecko wygląda. Cały brudny,
kubusiem. Ale słodkie. Podobna jest do Alexa. Mam wrażenie, jak czasami tak oglądam, że jest podobna do Alexa. Dalej, słuchajcie, macie dwie uśmiechnięte. To jest Agnieszka i Amelka na huśtawce. Pamiętam tą huśtawkę, one siedziały. I nie mogę uwierzyć, że też tak szybko leci, bo Aga w tym roku ma 11 lat. Amelka skończy w lutym 13, wydaje mi się, bo jest z 2004 roku czy 2005. Nieważne, 12 albo 12, rok starsza jest. Dobra, to kończy w tym roku 12 lat i ja nie mogę uwierzyć, że to tak szybko leci, że dopiero te dziewczyny były takie małe i huśtały się na tej huśtawce i one już są takie duże, że już mają swoje sprawy, swoje życie, to się mówi, a więc nie mogę w to uwierzyć, że ten czas tak szybko leci. A dalej macie Agę w piżamie z myszką Miki na swojej ulubionej zebrze w naszej kuchni właśnie, ale ta zebra to był po prostu fenomen. Bez tej zebry nie dało się wyjść nigdzie, ona musiała mieć tą zebrę za każdym razem, słuchajcie. Czy się wychodziło do babci, cioci, czy się jechało na Korsykę, to się jechało z tą zebrą. To było jej takie dudu, jak Alex ma takiego małego kurczaka, którego musi zabrać wszędzie ze sobą, to jest taki misiu, to Aga miała tą zebrę, którą musiała mieć zawsze ze sobą. Dalej mamy mnie w 2009 roku. To był lipiec, 5 lipiec, godzina 11:15. I wydaje mi się w ogóle, jak patrzę na to zdjęcie, to z różowymi pasemkami, które też wtedy były takie modne i byłam u fryzjerki i ona mi je wtedy przykleiła, tak wiecie, przykleiła po prostu. Była wtedy mega, mega moda. Ja pamiętam, że te pasemka bardzo szybko mi się po prostu zmechaciły, wyglądały tragicznie, jak takie dwa siana. Ale nieważne, było modne, miałam w 2009 roku. Miałam 15 lat, ale słuchajcie, jak patrzę na te zdjęcia, to wydaje mi się, że miałam pulchniejszą twarz, że byłam po prostu grubsza. Nie wiem, jak to powiedzieć, no po prostu pulchniejsza na pewno niż jestem teraz. Oczywiście moda na robienie zdjęć z ziemi, wielki zegarek, zdjęcie z ukrycia. Wydaje, że nie wiem, że ktoś mi zrobił zdjęcie, a na tym chyba ktoś mnie czymś rzucił. I no, robiłam te zdjęcia ze swoją kuzynką, z Pauliną. To było pod Olsztynem. Dalej, bo słuchajcie, znalazłam jeszcze trochę zdjęć, a fajnie, mam 3% baterii w telefonie. Dalej, słuchajcie, chciałabym pokazać Wam zdjęcia z takiej stronki internetowej, którą kiedyś posiadałam. Zdjęcia to nic, słuchajcie. Zdjęcia to jest tylko jedna część. Najgorsze są opisy do tych zdjęć, jakie ja kiedyś mogłam dawać. A więc mamy na przykład moje zdjęcie, gdzie wyglądam nawet nieźle, ale podpis to LOL z gwiazdeczkami. Nie wiem, co chciałam wyrazić tym ambitnym opisem, ale na pewno nic. Na sumie dodałam zdjęcie swoich butów. To było 17 marca 2008 roku. Zdjęcie butów i podpis. Moje buciki, Basia, ciebie też kocham, bucha. O nie wierzę. W lusterku dzisiaj fajnie było z moimi Klaudią i Martą. Kocham was. Jutro z kuli, ja nie chcę. PS, kto mi kupi pakiecik? Buziam. Ale miłe komentarze miałam. Ja też nie chcę, fajne foto, sweet, super, ładna focia, Julcia. Fajne, fajne. Wydaje mi się, że wtedy było inaczej. Nie było jakichś tak specjalnie Facebooków, Instagramów, nic nie było takie, wiecie, super wow, tylko wtedy była moda na fotoblogi, różne inne blogi, stronki. I tutaj mam zdjęcie ze swoją koleżanką. Zastanawiam się, dlaczego założyłam tą tunikę do tej bluzki, w ogóle jak to wygląda z tą całą grzywką. I oczywiście nie zabrakło opaski na głowie i napisałam z Darusią, nie piszę dużo, spadam na deskę. A, bo to była wtedy faza, kiedy ja jeździłam na deskorolce. Coś, czego o mnie nie wiecie. Naprawdę bardzo lubiłam deskorolkę i mój brat jeździła, więc ja też miałam swoją, dlatego że on sobie kupił nową, oddał mi i miałam wtedy taką ogromną, ogromną fazę na deskorolkę i rzeczywiście jeździłam jakiś czas, nawet zrobiłam sobie krzywdę wiele razy. Wszystkie zdjęcia, które patrzę, są z Darią, bo my wtedy strasznie się trzymałyśmy z Darią. To była taka moja najlepsza koleżanka na całym świecie. W sumie całą podstawówkę, całą od 1 do 3, potem 4-6 i w gimnazjum również jeszcze się trzymałyśmy razem. Później byłyśmy w innych klasach, a więc to było trochę mniej. A oczywiście często się kłóciłyśmy, noc przykłóciłyśmy. Ale byłyśmy naprawdę takie nierozłączne i dlatego tak patrzę, że większość zdjęć jest tutaj z nią, a chciałabym wybrać jakieś, gdzie jestem też sama. Dobra, tutaj jest zdjęcie niczego, ale ja rozpoznaję, że to jest moja pościel i podpis jest. Sis chora, ktoś musiał zostać w domu, tym kimś jestem ja, he, teraz śpi.
I w ogóle jak ja to pisałam, jedna litera duża, druga mała, jedna duża, druga mała, jedna duża, druga mała. Dajcie mi znać, czy wy też robiliście selfie w lustrze z lampą błyskową, która wam się odbijała. Mimo to, że oglądam te zdjęcia i niby chce mi się śmiać, słuchajcie, to wiem, że to był taki fajny okres, że to było wesołe, że to było takie beztroskie, że człowiek nie myślał, jak tu dodać zdjęcie, nie robił go, wiecie, 300 razy, żeby było dobre światło czy coś, tylko po prostu, wiecie, robiliście to tak dla zwały, cykaliście sobie potę, dodawaliście, ale tak była tragiczna, rozmazana. Nie miało to znaczenia odbiorcom w internecie, czy innym ludziom, czy znajomym. I tak to się podobało, jakoś nikt nie zwracał na to uwagi. Nie było takiego, wiecie, pchania, że te zdjęcia muszą być dobre, tak dalej. I to jest zdjęcie dalej, mam z 2008 roku, z lutego, 18. I to zdjęcie udaje, że śpię. Oczywiście nie zabrakło opaski na głowie, a więc jak widzicie, to był mój naprawdę wielka faza na opaski. Ale mam zwałę z tej foty, he. Nie wierzę, no rzeczywiście zwała. Oczywiście pod każdym zdjęciem narzekałam na pogodę, więc chciałam powiedzieć, że to już jest norma u mnie, że nigdy nie jestem zadowolona z pogody. Dalej, świetne zdjęcie w grzywce, Boże drogi. Nieważne, oczywiście opaski nie zabrakło, grzywka jest, niebieska bluzka do tego, czerwony stanik, ale jak możecie zobaczyć, ile ja miałam plakatów na ścianach, Shakira, Avril Lavigne, to była naprawdę moja mega faza i przede wszystkim Pussycat Dolls. I oczywiście tutaj napisałam, siemanko, focia bez komentarza, no to po co coś piszesz? Szłam ustawić się do zdjęcia i coś mi to nie wyszło, he, dzisiaj w kościele. Ale fajnie było na kolacji w domu, dostałam kieszonkowe, ale humorek mi się popsuł, kiedy musiałam oddać tacie za abonament, a chciałam nowe spodnie. Buziolki dla wszystkich moich kumpeli i kumpli. Dobra, ja myślę, że na tym skończymy, dlatego że po prostu nie mam ochoty już się więcej upokarzać w internecie. Dobra, to byłoby wszystko, jeśli chodzi o ten taki film, storytime. Jest tego więcej. Wierzcie, że ja mam więcej tych screenów, ale chciałam się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kończcie, zostawcie łapki w górę, jeśli tak. Dajcie mi znać, czy wy też kiedyś mieliście jakieś blogi, nie blogi, gdzie wypisywaliście po prostu kłopot. Jak ja teraz o tym myślę, to zastanawiam się, jak ja mogłam to napisać. Ale nieważne, kończcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Zapraszam za subskrybowanie mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi. Widzimy się w następnym. Pa!